Dzień dobry Państwu bardzo serdecznie. Witam w Międzynarodowym Centrum Kultury. Miło nam, że pomimo tej ciężkiej pogody, deszczu i niskiego ciśnienia tak licznie Państwo w środku właściwie urlopu, okresu wakacyjnego zechcieli przyjąć nasze zaproszenie na spotkanie, które inauguruje, prezentuje prawie że jubileuszowy, bo 30. numer naszego kwartalnika Herito, którego tematem są Bałkany przeobrażone. Chciałabym również przywitać głównych gości naszego spotkania, panelistów, którzy wezmą udział w dyskusji pod berłem sekretarza redakcji pana Bartosza Sadulskiego, panią Małgorzatę Rejmer, Aleksandrę Wojtaszek i pana Krzysztofa Cieślika. Pan Bartosz przedstawi gości, ale zanim to się stanie, jeszcze chciałabym poprosić redaktora naczelnego naszego kwartalnika, pana profesora Jacka Purchla, żeby się wytłumaczył z tego, dlaczego Bałkany przeobrażone i dlaczego teraz. Bardzo proszę, pani profesor. Dziękuję bardzo, pani dyrektor. Szanowni Państwo, ja myślę, że tłumaczyć się nie musimy. To rzeczywiście jest 30. numer Herito. Łatwo wyliczyć, że gdy przed 5 lub 5 laty startowaliśmy, a może nawet ponad tym okresem 5 lat, to dla nas było taką oczywistą oczywistością, że chcemy uczynić z tego naszego kwartalnika i naszego organu, jeżeli można nadużyć tego wyświechtanego słowa, rodzaj głosu Europy Środka wobec świata. To może zabrzmi buńczucznie, ale po to też Herito jest dwujęzyczne i myślę, że dla nas równocześnie, działając w drugą stronę, jest okazją do tego, aby się uczyć Europy Środka. Europa Środka to kwestia naszego światopoglądu. Jestem wdzięczny pani dyrektor Agacie Wąsowskiej-Pawlik, która tego nie powiedziała, że Herito jest również zwierciadłem naszych planów, naszych strategii, naszych kontaktów i jestem wdzięczny pani dyrektor, że rzeczywiście ostatnio z Bałkanów nie wychodzi i nie wyjeżdża. Nie jest tajemnicą, że przygotowujemy się, jak rozumiem, do wystawy skopijskiej. Skopie jest takim szczególnym przedmiotem naszych zainteresowań. I Tirana pewnie będzie miała prędzej czy później tutaj swoje odzwierciedlenie. Powinienem mówić krótko i dlaczego prawdziwych Bałkanów już nie ma i dlaczego mówimy o Bałkanach przeobrażonych. No, należę do pokolenia, które jeżeli chodzi o pamięć bałkańską, rozdarte jest pomiędzy Kazimierzem Mijalem i radiem Tirana, co dla większości Państwa jest egzotyką. Nazwiska na przykład Mehmeda Szechu pewnie już niewiele Państwu mówią, a Josipem Broz Tito i Jugosławią jako często przedmiotem naszej zazdrości. Ale jak ponad 40 lat temu wysiadłem z pociągu na stacji kolejowej Kosowska Mitrowica, to przestałem zazdrościć i uświadomiłem sobie tą różnorodność i to bogactwo, ale też naturę i istotę tego pejoratywnego pojęcia bałkanizacji. I kończąc, chcę powiedzieć jeszcze 3 rzeczy. Dla nas kwestia bałkańska jest gorąca od samego początku istnienia Międzynarodowego Centrum Kultury, również dlatego, że zainaugurowaliśmy naszą działalność na przełomie maja i czerwca roku 1991 w czasie konferencji KBWE i w czasie tej konferencji delegacja jugosłowiańska tu w Krakowie rozpadła się. Chorwaci i Słoweńcy usiedli dokładnie po przeciwnej stronie sali niż pozostałość tak zwanej delegacji jugosłowiańskiej, a my z profesorem Koźniakowskim żeśmy nawet jakiś manifest wówczas wydali no, żeby na Bałkanach był pokój. Żyjemy ciągle w stereotypie tragedii bałkańskich, kotła bałkańskiego, Gavriły Principa i tego wszystkiego, co po 1991 roku się strasznego tam działo. A ponieważ centrum działa i zwalcza stereotypy, to z panią dyrektor postanowiliśmy rzeczywiście spojrzeć na przestrzeń bałkańską po nowemu, inaczej i dostrzec niezwykłą zmianę, jaka zachodzi w ciągu tych 25 lat, również w Tiranie. I chcę na koniec powiedzieć, że jako naczelny redaktor nie zawsze zgadzam się z puentą, tekstami autorów, ale walczymy o to, żeby była wolność. Miałem okazję w połowie lat 90. poznać nieźle Ediego Ramę, wówczas charyzmatycznego, młodego, 20-kilkuletniego burmistrza Tirany, dzisiaj premiera Albanii, i byłem pod wrażeniem człowieka, który po lekcji 50 lat albańskiego komunizmu był tak otwartym na świat wizjonerem i zaczął tą swoją ojczyznę lepiej lub gorzej zmieniać. A jak? No to rozumiem, że mamy tutaj znakomitych panelistów i rzeczywiście tych Bałkanów, które zapamiętaliśmy sprzed 40 czy 50 lat, w wielu miejscach już nie ma. I może to dobrze. Bardzo dziękuję za ten wstęp, panie profesorze. Bardzo dziękuję pani dyrektor. Witam państwa bardzo serdecznie. O numerze, 30 jubileuszowym numerze, będę miał przyjemność rozmawiać z Małgorzatą Rejmer, która jest zapewne znaną państwu pisarką i reportażystką, autorką książki Toksymia i reportażu o Bukareszcie. Jesienią ukaże się jej książka o Albanii, to chyba już możemy oficjalnie, prawda, zapowiedzieć. No i od 3 lat mieszkasz w Albanii, z tego co pamiętam. Tak. I Gosia napisała do numeru artykuł o Tiranie. Obok niej siedzi Ola Wojtaszek, kroacystka, aktualnie pracująca nad doktoratem poświęconym literaturze chorwackiej, i dla nas napisała tekst o 2 kosowskich miastach. I na samym końcu Krzysztof Cieślik, który przetłumaczył dla nas tekst Rebeki West, wybitnej brytyjskiej pisarki, która wcześniej nie była tłumaczona na polski. Jest to tekst z jej reportażu o Bałkanach, napisanego w 1937 roku. Krzysztof też, co ciekawe, mieszkał przez dłuższy czas, kilka miesięcy w Skopiu, także myślę, że jakby tutaj, jeżeli Gosia będzie nam mogła powiedzieć coś więcej o Tiranie, to ty będziesz tą osobą odpowiedzialną za głos o Skopiu. I myślę, że warto jeszcze dodać, że spotykamy się w bardzo nieprzypadkowym dniu, z czego zdałem sobie sprawę tak naprawdę dopiero dzisiaj, bo dokładnie 23 lata temu wojska serbskie wkroczyły do Srebrenicy. Co było dalej, to chyba nie muszę przypominać, ale to miało miejsce właśnie 11 lipca i myślę, że jest nie tylko jednym z najbardziej dramatycznych wydarzeń końca XX wieku, ale czymś, co bardzo mocno wpłynęło na nasze postrzeganie Bałkanów i na sposób, w jaki na nie zaczęliśmy patrzeć. Bo przez lata na Bałkany patrzyliśmy przez pryzmat 2 stereotypów, to znaczy bardzo długo był negatywny stereotyp, o którym pisze m.in. pan profesor we wstępie, czyli dzikiego ludu Europy itd. Z kolei w ostatnich latach, ale jeżeli poczytamy teksty o Bałkanach, m.in. Bożidara i Zernika, możemy zdać sobie sprawę, że miało to miejsce już wcześniej. Próbowano pokazywać mieszkańców Bałkan jako tych zupełnie innych niż mieszkańcy Europy Zachodniej, czyli wesołych, pogodnych, kolorowych górali, zajmujących się takim prawdziwym życiem. To są 2 stereotypy, które narosły wokół Bałkanów. I chciałbym cię na początek, Olu, zapytać, jak to wygląda z perspektywy twojej, jako badaczki Bałkanów, osoby specjalizującej się też w literaturze. Jakie są tak naprawdę podstawowe źródła tych stereotypów dla nas jako mieszkańców środkowej Europy? Skąd tak naprawdę czerpiemy naszą wiedzę, często bardzo powierzchowną, o Bałkanach? Myślę, że jakby samym założeniu, tym esencjalistycznym założeniu, że istnieje coś takiego jak Bałkany, jak prawdziwe Bałkany, tkwi zasadniczy błąd, który wpływa na wszystkie te nasze kalki myślowe. Ja się załapałam, ponieważ jakby urodziłam się wtedy, kiedy wybuchła wojna na Bałkanach, więc załapałam się raczej na ten pozytywny stereotyp, który raczej miał wyidealizowaną, romantyczną wizję Bałkanów, gdzie zmierzali ludzie z plecakami, ale oczywiście zwłaszcza starsze pokolenie, do dzisiaj pamiętam, jak po raz pierwszy wyjeżdżałam na dłuższy czas do Chorwacji i moja babcia dała mi $100 i powiedziała, gdy wybuchła wojna, wracaj natychmiast. Więc cały czas są one żywe i właśnie dla mnie, właśnie z mojej perspektywy jest fascynujące to, że ten region, który jest tak zróżnicowany, można próbować w jakąś jedną kliszę. Pisała o tym oczywiście Todorowa, skąd to się bierze, pisała o tym, że Bałkany tak naprawdę są naszą nieczystą podświadomością, czyli wszystko to, co jest, są gdzieś pomiędzy Orientem a Zachodem, a więc wszystko to, co jest nam bliskie, a czego sobie nie lubimy, wrzucamy na Bałkany. Natomiast Bałkany są przede wszystkim właśnie regionem niezwykle zróżnicowanym. Weźmy chociażby Jugosławię, którą ja się zajmuję, która jest niezwykle różnorodnym regionem, ale nawet poszczególne malutkie dzisiaj państwa w ramach Jugosławii, chociażby Chorwacja, dzieli się na regiony, które pozostawały pod wpływem odmiennych centrów zewnętrznych, mają odmienne obyczaje, kuchnie, posługują się innym dialektem. To wszystko wrzucone właśnie w ten worek tego innego naszego, tak jak wschód jest innym, tak innym stały się Bałkany. No, jest to proces bardzo spłaszczający, który twierdzi, że w jakikolwiek sposób można znaleźć esencję Bałkanów. Myśmy się posłużyli tym słowem prawdziwe, jakby z pewną premedytacją, żeby wywołać dyskusję, bo tak naprawdę prawdziwe Bałkany, czy jakby gdybyśmy chcieli posługiwać terminem Todorowej, powiedzielibyśmy realne Bałkany, zostały przykryte taką bardzo grubą warstwą mitów, klisz i tych wspomnianych stereotypów. I tak naprawdę bardzo trudno jest się nam do tego dokopać. Gosiu, z jakimi ty stereotypami, jakim bagażem stereotypów wyjeżdżałaś do Albanii, która wydaje się być jakimś takim dużo bardziej osobnym bytem niż Chorwacja czy nawet Czarnogóra. Albania nie jest naturalnym kierunkiem do podróży z plecakiem i z tym, czym się może kojarzyć, to są oczywiście bunkry, Ender Hodża, ewentualnie Ismail Kadare. Z jaką ty świadomością wyjeżdżałaś 3 lata temu? Z jakim bagażem stereotypów? Oczywiście byłam przekonana, że prędzej czy później spotka mnie coś złego, ale nie wiedziałam, co to będzie i na jaką skalę. Natomiast rzeczywiście wydawało mi się po pierwsze, że będzie dużo trudniej, ale też dużo łatwiej. Trudniej to znaczy, że rzeczywiście jakby dźwigałam na barkach strach moich bliskich i strach moich znajomych, którzy właśnie mi mówili, że muszę uważać na to, jak się ubieram, że mogę jako kobieta być narażona na jakieś ataki, że w ogóle jest niebezpiecznie. Co oczywiście okazało się kompletną nieprawdą i ja mogę chodzić w środku nocy po ulicach Tirany i wiem, że nic innego, nic złego mnie nie spotka i absolutnie te wszelkie jakieś dywagacje na temat tego jako kobieta, czy mogę być narażona na jakieś ataki, czy to okazało się kompletnie wyssane z palca i śmieję się teraz z siebie i z tamtego swojego lęku z 2015 roku. Natomiast okazało się to wszystko trudniejsze niż myślałam, to znaczy ja od samego początku czułam się w Tiranie obca, ponieważ przyjechałam z pewnymi oczekiwaniami, ale też musiałam się zderzyć z tym, że ludzie mieli oczekiwania wobec mnie, że w ogóle taki kraj, który przez cały okres komunizmu, głębokiej izolacji, bardzo zachłannie próbował wpatrywać się w Europę, podglądał Europę na tyle, na ile mógł, był zapatrzony we Włochy. Ludzie, którzy starali się często wbrew temu w ogóle ustawiać anteny na telewizję jugosłowiańską, którzy byli tak kompletnie odizolowani, że często teraz mi powtarzają, że nie słuchali nawet The Beatles, co nie jest do końca prawdą, bo w latach 70. przez 3 lata The Beatles puszczano w radio, ale ludzie już o tym zapomnieli. Często posługiwali się właśnie tą kliszą The Beatles, mówiąc o tym, że nawet tego nie znali, tak bardzo byli odizolowani. A potem przyszły lata 90. w Albanii, bardzo ciężkie, bardzo pełne chaosu, gdzie instytucje państwa były bardzo słabe, gdzie kiepsko działała policja, wojsko. Taka niepewność lat 90. skumulowały się w wybuchu przemocy 97 roku, kiedy w Albanii upadły piramidy finansowe i policja się wycofała, rząd się wycofał, prezydent się wycofał, ludzie udali się w stronę magazynów wojskowych i do obiegu nagle trafiło, no, według różnych źródeł ponad 500 000 sztuk broni. Czyli każdy posiadał broń po to, żeby się obronić, żeby czuć się bardziej bezpiecznie. To był ten straszliwy paradoks Albanii. No i ciężko było znaleźć wroga, no bo ludzie czuli w sobie gniew, ponieważ potracili oszczędności całego życia w wyniku krachu tych piramid. Chcieli, żeby prezydent podał się do dymisji, prezydent trzymał się mocno i strzelali do gwiazd. No, tak mi to potem tłumaczyli, że zginęło 2000 ludzi, ale głównie od przypadkowych strzałów. I to był kolejny taki mit właśnie Albanii jako kraju, gdzie dzieje się coś niebezpiecznego, gdzie trzeba uważać. Tam w 1997 roku w marcu ewakuowali się obcokrajowcy, bo to wszystko wyglądało, jakby zaraz miała tam wybuchnąć wojna domowa. Po 3 miesiącach to się wyciszyło, ale no, wiadomo, 2 lata później już była wojna w Kosowie, więc znowu to wszystko było takie podszyte. A potem przyszedł czas stabilizacji i to, co można powiedzieć o tych ostatnich latach, na pewno jest stabilnie, to znaczy jest spokojnie, nie ma absolutnie przemocy, jeśli chodzi o codzienne życie. Jakby wszyscy turyści i mieszkańcy Tirany mogą czuć się bezpiecznie, natomiast istnieje zorganizowana przestępczość. I to jest problem, który dotyczy tak naprawdę wszystkich krajów bałkańskich. Ja też nie chcę za bardzo generalizować, ale mówimy o małych krajach, gdzie z powodu słabości często instytucji są bardzo silne powiązania zorganizowanej przestępczości, no często z politykami średniego szczebla, a czasem i wyższego szczebla. I to, co tak naprawdę obserwujemy i w Rumunii, i w Albanii, no i niestety w Polsce też. I w ogóle to jest bardzo taki ciekawy wątek, że te Bałkany to niby jest nasz inny, to jest my też jako Polacy chcielibyśmy myśleć, że Bałkany są inne, że Bałkany są właśnie bardziej niebezpieczne, groźne, bardziej skorumpowane, mniej praworządne, a tymczasem jak obserwujemy te wszystkie procesy, które się dzieją w Europie Środkowo-Wschodniej, to okazuje się, że są duże podobieństwa między Polską a Rumunią, że można też znaleźć pewne analogie, jeśli chodzi o różne ruchy takie społeczeństwa obywatelskiego między Tiraną a Warszawą chociażby. Że różne procesy związane z prywatyzacją w Warszawie to są rzeczy, które jakoś tam powtarzają się w Tiranie na większą skalę. Także wydaje mi się, że to, co w ogóle się zdarzyło w ciągu ostatnich 15 lat i u nas, i w Unii Europejskiej, i na Bałkanach, pokazuje, że te różnice, które nas trzymały w takim zadowoleniu, w takim przeświadczeniu, że Bałkany to inne, się zacierają. I to nie jest tak, że nawet, że Bałkany się europeizują, chociaż oczywiście się europeizują, ale wydaje mi się, że to Europa Zachodnia się bałkanizuje. W ogóle trafiliśmy z tym numerem w taki bardzo gorący czas i myślę, że jakby najlepszym symbolem tego, jak bardzo dynamiczny to jest moment dla całego regionu, jest fakt, że kiedy puszczaliśmy numer do druku, byliśmy z dyrektorem Łukaszem Galuskim, który robił wywiad z Robertem Algiazowskim, byłym już ministrem kultury Macedonii, przekonani, że nazwa Macedonia Północna, która została w wyniku negocjacji, jest już jakby zatwierdzona i rzeczywiście lada moment będzie to oficjalna nowa nazwa kraju. Okazało się, że dosłownie kilka godzin przed tym, kiedy puszczaliśmy numer do druku, pojawiła się w zagranicznych mediach informacja na temat, że prezydent Macedonii jednak takiej ustawy nie podpisze, co oczywiście kilka godzin, kilkanaście godzin czy kilka dni później już nabrało rozpędu w zupełnie inną stronę. Także rzeczywiście jesteśmy w momencie, w którym przemiany, zwłaszcza na terenie Bałkanów Południowo-Zachodnich, którym poświęciliśmy numer, są bardzo dynamiczne i często trudno za nimi nadążyć. Bardzo się cieszę, że wspomniałaś o tych ruchach społecznych, porównując Tiranę i Warszawę, bo można by jeszcze wspomnieć o Skopie, prawda, i o tym wszystkim, co się działo w 2015 roku, a czego też efektem jest to, co dzieje się teraz, czyli jakby chęć do unormowania relacji między Macedonią i Grecją. Zresztą o trudach całej historii konfliktu macedońsko-greckiego przeczytają Państwo w numerze, w świetnym tekście Olimpii Draguni. Natomiast Ty jakby mogłeś to obserwować z bliska, bo byłeś w Skopie, więc to jest... Tak, akurat byłem w Skopie, jak na ulicach byli żołnierze, więc byłem w takim dość gorącym momencie, bo wtedy działy się te wszystkie rzeczy w parlamencie. Nie pamiętam, czy się płała krew w parlamencie, ale to był dokładnie ten moment, kiedy te tarcia były chyba najsilniejsze. Ja bym chciał wrócić tylko na sekundę do tego, o czym powiedziała Gosia, czyli o tym, że my jesteśmy, że dla nas Bałkany są innym. Ja myślę, że to w ogóle jest bardzo ciekawy temat, dlatego że Bałkany są tym samym, czym my jesteśmy dla Zachodu, tak? A przynajmniej czym byliśmy przez bardzo długi czas. Tym samym są dla nas. Z moich doświadczeń, które są dość skromne, wynika, że ta inność raczej nie występuje. Mówiąc szczerze, byłem w Skopie przez pewien czas i mieszkało mi się tam po pierwsze świetnie, a po drugie miałem wrażenie, że to jest, że jeśli jest to inność, to jest to inność Polski lat 90., a nie inność innej kultury, chociaż oczywiście jakby tam ścierają się różne kultury, zresztą tam takie newralgiczne starcia są na dwóch płaszczyznach, to znaczy jedna jest... O jednej wspomniałeś właśnie, Bartek, ona dotyczy i nazwy, i takich rzeczy bardziej terytorialnych, i to się dzieje na linii właściwie zupełnie nieetnicznej, czyli na linii z Grecją i z Bułgarią, a z kolei etnicznie te tarcia są głównie macedońsko-albańskie, które generalnie, jeśli jedzie się w Macedonii na południe, to widać tam im dalej na południe, tym może minaretów nie jest więcej, ale wszędzie są flagi albańskie, natomiast ja miałem raczej wrażenie koegzystencji, tak, tych kultur. Nie miałem wrażenia, myślę, że ten polityczne tarcie jest dużo poważniejsze, ale rząd Zaewa jakby wyraźnie chce, zresztą podjął tę decyzję, tak, wyraźnie chce to zamknąć, zresztą o czym pisze Olimpia w tym tekście, Grecy również mają dość swoich problemów i również nie mają na to ochoty, więc jest wielka nadzieja, że Macedonia będzie się europeizowała, już powoli rezygnuje z tych wszystkich, jakby to powiedzieć, może trochę pretensji historycznych, tak, nie wiem, no, jakby Macedonia dla mnie, no to pytała się o to Gosia, dla mnie też był tak, jakby kiedy tam jechałem, to wybierałem się do najdziwniejszego kraju świata, w sensie, może nie świata, ale Europy, tak, czyli kraju, w którym są jakieś dziwaczne wielkie pomniki i one rzeczywiście tam są, no tam nie wiem ile jest tych pomników, ale centrum jest jednym wielkim pomnikiem wszystkich bohaterów, którzy walczyli po 5 dni w różnych powstaniach. Natomiast dla mnie na tym się ta dziwność kończyła, a poza tym widziałem zwyczajne życie ludzi, którzy zarabiają maksimum 300 euro. Tak? Myślę, że warto w ogóle dodać w tym momencie, że tak naprawdę ten projekt modernizacyjny pod jakby hasłem Skopje 2014 jest takim jednym z największych chyba projektów modernizacyjnych w skali jednego miasta, o jakim możemy mówić na terenie współczesnych Bałkan, ale czy to jest w ogóle projekt, który w Waszej perspektywie odniósł sukces, bo kiedy zestawimy to na przykład z Tiraną, to mimo, że są pewne rozbieżności, wydaje się, że oba projekty nie są do końca udane, bo o Skopiu mówi się, że jest to Disneyland Europy, który z jednej strony przyciąga zachodnich turystów właśnie swoją dziwnością, ale z drugiej strony wydaje się niezbyt przyjaznym miejscem do życia. A z drugiej strony jest Tirana, która kiedy gościu ty o niej mówisz, można odnieść wrażenie, że jest atrakcyjnym miastem na kilka dni, natomiast w wyniku czegoś, co nazywasz fatalnym połączeniem, czyli partnerstwem publiczno-prywatnym, czymś, co jakby zniszczy to miasto, można odnieść wrażenie, że ten projekt modernizacyjny nie jest do końca udany. Dlaczego to przeobrażanie się idzie z tak dużym oporem i dlaczego przybiera tak bardzo, można odnieść wrażenie, niemal gangsterskie formy? To jest pytanie do waszej trójki. Od tego, co jakby chyba stoi za tym wszystkim. To znaczy w przypadku Skopje wydaje mi się, że tam są, że to jest jakby historia, która się staje na naszych oczach. To znaczy to jest tworzenie w ogóle takiej też narracji o przeszłości i biorąc pod uwagę różne problemy Macedonii, prawda, takie nacjonalistyczno-tożsamościowe, obecność mniejszości albańskiej. No, Skopje 2014 to jest projekt, który prawie w ogóle nie uwzględnia czynnika albańskiego w historii Macedonii, mimo że tam ponad 30% mieszkańców Macedonii to są Albańczycy, oni w ramach Skopje zostali zignorowani. No i kiedy ja jeździłam do tego miasta i pytałam ludzi, to tak naprawdę oni mówili, że z jednej strony oczywiście fantastycznie, że to się buduje, ale z drugiej strony my nie wiemy jak i za co. I cały czas wracało to pytanie, czy to nie jest jakaś gigantyczna afera korupcyjna, która ma na celu pranie brudnych pieniędzy. I do dziś w ogóle jakby nie wiem, czy są jakieś konkretne dane na temat tego, ile pieniędzy poszło na ten projekt i skąd te pieniądze pochodziły. W tej chwili można, ja oczywiście nie pamiętam danych liczbowych, ale w tej chwili można w internecie obejrzeć, jest strona, nazywa się właśnie projekt Skopje 2014, bodajże łatwo to wygooglać, w której są wszystkie po kolei pomniki, ale też inne obiekty przedstawione, ile to kosztowało. Oczywiście trudno stwierdzić dzisiaj na ile to powinno było, ile mogło, ile kosztowało w rzeczywistości, ale przynajmniej jest to dokładnie wyliczone, ile powstało obiektów, ile kosztowały, skąd wziął te pieniądze. Więc, ale też problem polega na tym, że nawet jeśli jest się turystą w tym mieście, to widać, że te mity, które zostały przeobrażone w kamień, jakby kamień nie do końca chyba znosi te mity, bo nagle okazuje się, że posąg Aleksandra, w zasadzie wojownika na koniu, wiadomo, że nie jest to Aleksander, przecieka, matka, która trzyma przy piersi dziecko, ma już zacieki, a zaraz obok bruk jest nierówny, a wejście do budynku centrum handlowego zaraz obok jest tak nieprzyjazne, że jeśli dla mnie nie jest trudno tam wejść, zastanawiam się, jak może tam wejść matka na przykład z dzieckiem, z wózkiem, bo te przeobrażone to jest zabawne z perspektywy turysty, który patrzy na ten Disneyland, ale myślę, że z perspektywy już widać te niedoróbki, już widać, że wszystko to znacznie, ta narracja jest trudna do przeobrażenia w projekt architektoniczny, kiedy widać takie, zaraz obok tych budynków, pewnie lepiej wiesz gdzie dokładnie, ale jest park na przykład zaraz obok dworca, w którym stoi ten budynek oczywiście z filarami i tak dalej, w jakimś pseudoantycznym stylu, a zaraz obok dzieci dosłownie bawią się w błocie, w jakichś krzakach, jest tam zupełny śmieci, walają się po tym parku, więc myślę, że to tak bardzo też razi, że to jest zupełnie miasto nieprzyjazne dla mieszkańców, bo i też nie było celem, żeby ta kamienna narracja miała przetrwać. Ona miała doraźny motyw polityczny, tak jak wydaje mi się, że bardzo wiele rzeczy ma właśnie doraźne. To jest to, o czym mówisz, o tych związkach prawie że mafijnych, które już najlepiej widać w Kosowie oczywiście, ponieważ tam struktury, instytucje są najsłabsze, dlatego najłatwiej jakby wytropić, jak to się dzieje. I to jest bardzo wiele na Bałkanach, na przykład w byłej Jugosławii rzeczy wynika zastanawiam się czasem, jakie tu wielkie związki, dlaczego symbole polityka, a czasem to są po prostu kwestie personalne. Ktoś na przykład nie chce iść do więzienia, bo wie, że jeśli utraci władzę, to zostanie skazany na przykład, więc czasem tak to wygląda, wydaje mi się. To są bardzo małe kraje, w których ludzie się znają, są powiązani jakimiś zależnościami. Kraje, w których jest bardzo wysokie bezrobocie, oczywiście ja teraz też tutaj upraszczam, ale w kraju, w którym tak ważna jest praca, ważne jest też kto da tą pracę, jak tą pracę można załatwić, w jaki sposób kwitnie, no, często też nepotyzm, jak ludzie w ogóle opłacają otrzymanie pracy, jak często muszą płacić haracz od nie wiem, na przykład trzy swoje pensje w ciągu roku, muszą płacić osobie, która załatwiła pracę. Muszą, wiadomo, że w związku z tym, że etatów jest tak mało, to politycy decydują, w jaki sposób różne stanowiska zostaną obsadzone, więc trzeba tym politykom zapłacić jakieś konkretne sumy. No nie wiem, w Dzierkastrze na przykład nauczyciel musi zapłacić 10 000 euro, to są gigantyczne pieniądze. Więc żeby zostać jakby nauczycielem, więc odbija sobie w ten sposób, że żąda od uczniów 10 euro za wydanie świadectwa chociażby. I w ten sposób cała ta machina korupcyjna się napędza. Właśnie dlatego, właśnie z powodu bezrobocia, z powodu tego, że zasoby są ograniczone, że instytucje są słabe, że nie ma tego jak kontrolować. Gdybyście Państwo zapytali Albańczyka, czego on najbardziej chce w życiu, to on by pewnie powiedział, że pieniędzy i sprawiedliwości, to znaczy poczucie sprawiedliwości, że rzeczywiście wyroki nie są tylko dla najbogatszych, którzy mogą sobie kupić decyzję sądu, tylko że jest po prostu sprawiedliwość. Ja tylko w woli anegdotki do tego przykładu. W Republice Serbskiej, w Bośni i Hercegowinie jest partia polityczna, która ma więcej członków niż ludzi, którzy na nią głosują. Bo opowiadał nam to właśnie w Banialuce, ponieważ w niektórych miejscach trzeba, żeby dostać pracę, zwłaszcza na prowincji należy, trzeba być w partii politycznej, też nie znaczy, że się na nią głosuje. Jeszcze gwoli uzupełnienia, bo akurat ja te kwoty skopijskie pamiętam, bo to się miało zacząć od 80 milionów euro, a ostatnie szacunki to było 0,5 miliarda euro. To są szacunki od 2015 roku, także... Jak jest PKB płacę roczne. Tego nie pamiętam, ale odnośnie zatrudnienia też nie pamiętam, jak wielkie wrażenie zrobiło na mnie w reportażu Tokmana z Bośni, kiedy on opisywał, że bezrobocie wśród kobiet po wojnie wynosiło nawet 100%, prawda? To było 99,1 na przykład. Także to podejrzewam i tak się stopniowo udało zmienić. To ja może jeszcze o zatrudnieniu, nie ma może jakichś wielkich historii, natomiast generalnie bardzo dużo ludzi ma krewnych za granicą, przynajmniej w Skopie. Nie wiem, spotkałem też ludzi, którzy pracują za granicą i po prostu byli na wakacjach, ale takim stałym jakby elementem był szukania pracy czy jakby próby ułożenia sobie życia jest ubieganie się o obywatelstwo bułgarskie, ponieważ Bułgaria jest w Unii Europejskiej. Oni też mają jakby no, z tych powodów właśnie i tożsamościowych, i bardziej politycznych łatwą drogę, tak? Więc Bułgarzy ich uważają za swoich w dużej mierze, więc to jest droga po prostu na zachód. Bardzo często się mawiało o Bałkanach, że to jakby nie jest kraina geograficzna, tylko to jest pole walki. To jest pole walki między Wschodem i Zachodem. Czy rzeczywiście tak jest cały czas, że to jest pole walki między Wschodem i Zachodem? Bo z tego, co Wy mówicie, można odnieść wrażenie, że ta walka przybrała zupełnie inny charakter, prawda? Że jakby tutaj już nie walczą ze sobą wielkie mocarstwa, których nie no, są nadal, ale być może nie mają w tym interesu, a wszystko przeniosło się na mniejsze pola i walka przybrała zupełnie inny charakter. Czy tak jest rzeczywiście nadal? Na jakimś poziomie na pewno walczy kapitał, pieniądze i różnego rodzaju interesy. To jest... Natomiast podstawowa kwestia w tym momencie, jeśli chodzi o strefę wpływów na Bałkanach, i myślę tutaj jakby głównie o Albanii, bo to znam jakby najlepiej ze swojego podwórka, to znaczy postępuje, i to w ciągu ostatnich lat gwałtownie, takie rozczarowanie Unią Europejską. Od 2003 roku, to mówił mi znajomy nawet ostatnio, w 2003 roku był szczyt Unii Europejskiej w sprawie Bałkanów i wtedy była właśnie mowa o potrzebie rozszerzenia Unii Europejskiej o kraje bałkańskie. I przez te 15 lat Albańczycy ciągle słyszą, że właśnie poczynili kolejny krok w stronę integracji europejskiej, że są już tuż. Natomiast jak już... I to się działo przez 15 lat i w tym czasie zmieniła się sytuacja w Turcji. Turcja stała się dużo ostrzejszym graczem na polu Rosja, no wiadomo, zawsze miała swoje interesy tamże, ale całkiem nieźle sobie poczynia w Serbii. Kraje arabskie sądują Albanię. Oczywiście jakby rząd jest czujny w tym temacie, ale to się dzieje na zasadzie jakichś takich inwestycji, a tutaj zbudują gdzieś drogę, a tutaj ustawią jakieś kraniki z wodą itd., itd. Jakaś kolejna szkoła turecka, jakieś projekty właśnie z Arabii Saudyjskiej i tak to się toczy. Dalej Chiny, które również stają się bardzo silnym graczem na Bałkanach i teraz na przykład kupiły port lotniczy w Albanii. I to są, szczególnie ze strony Turcji i Chin, to jest takie partnerstwo, taka współpraca, która niczego nie chce w zamian, w tym sensie, że nie chce demokracji w zamian. Bo jeszcze Unia Europejska to mogła stosować w zamian za inwestycje, czy w zamian za jakieś obietnice różne sposoby nacisku, jakby żądania demokratycznych reform, tak jak teraz właśnie była ta strategia kija i marchewki w związku z reformą wymiaru sprawiedliwości, bo cały czas była mowa o tym, że jeżeli Albania zreformuje wymiar sprawiedliwości, to wreszcie będą otwarte negocjacje unijne dla Albanii. I już wiemy, teraz to się wszystko okazało, że znowu wrócimy do rozmowy w 2019 roku. To jest ostatni sygnał ze strony Unii Europejskiej w sprawie Albanii i Macedonii też. Czyli znowu ta polityka małych kroków, które w odczuciu Albańczyków nie prowadzą do niczego. I oczywiście Albańczycy bardzo chcą do Unii Europejskiej, ale chcą do Unii Europejskiej głównie po to, żeby przez Unię Europejską wyjechać z Albanii. I to jest kolejny problem. Wydaje mi się, że to jest problem, który dotyczy też innych krajów bałkańskich, czyli ten gigantyczny brain drain, zwłaszcza jeśli chodzi o młodych, bo w tym momencie w Albanii bezrobocie młodych to jest około 40%. To są bardzo, na 14% w tym momencie bezrobocia albańskiego, ale to jest problem taki sam albo jeszcze większy w Bośni, Macedonii, Serbii też. Chorwacja się Unią Europejską dość mocno rozczarowała. Serbia zaczyna mówić o tym, ponieważ dzisiaj właśnie czytałam a propos Kosowa, że tak naprawdę nie wiadomo, czy, bo z jednej strony Serbii się przedstawia, że jakoby przyznanie Kosowa miało być warunkiem niezbędnym do tego, żeby Serbia mogła być przyjęta do Unii, ale tak naprawdę nie wiadomo, czy to ma być przyjęcie, czy to ma być unormowanie stosunków, jakby jest dość niejasne. Graczem są tu oczywiście Stany Zjednoczone, które formalnie nie są w żaden sposób związane z akcesją Serbii do Unii, ale oczywiście w regionie mają istotny głos. Serbia zaczyna też mówić o tym, że Unia Europejska, to o czym przekonała się Chorwacja, w tym momencie jest dobra dla dużych graczy, a dla tych małych rybek przyjmowanych po trosze to przestaje być aż tak atrakcyjna. Więc z jednej strony jakiś tam jest cały czas ten... Oczywiście, że tak naprawdę wielkie mocarstwa mają wpływ na losy tych, chociażby na przykładzie Kosowa to widać najlepiej, ale i gra jest czasem niejasna. Ja na przykład w tym tekście, w którym pisałam, bardzo mało piszę o właśnie tych interesach, jakie de facto interesy mają te duże światowe siły w Kosowie, bo tak naprawdę tego nie wiem i nikt, kogo o to zapytałam, nawet ludzie, którzy naprawdę się w tym specjalizowali, nie był mi w stanie dać żadnej odpowiedzi, mówili tylko: jeśli jesteś na tyle duży, żeby móc swoją strategię rozciągnąć na przykład kilkadziesiąt nawet lat, wtedy możesz sobie pozwolić na różne zagrania, które czasem wydają się nielogiczne. Jeśli jesteś mały, walczysz o to, żeby przetrwać z dnia na dzień. I to się tak naprawdę nikt do końca nie wie, w jaki sposób są realizowane rosyjskie, też oczywiście przecież tureckie, czy amerykańskie, czy Unii Europejskiej interesy. Unia Europejska lubi grozić palcem i mówić, strofować i z pozycji takiej, no wydaje mi się, dyskursu zupełnie bałkanistycznego, w którym się tam na te niegrzeczne dzieci macha palcem i jednocześnie się ustępuje, bo wiadomo, święta stabilność w regionie. Także tak naprawdę to, o czym też mówiłeś, że kiedy numer był oddawany, to cały czas się zmieniało. Ja mam ten sam problem z Kosowem. Kiedy oddawałam tekst, poprawiałam go przez ostatni tydzień, codziennie coś się działo. Dziurić wylądował w Kosowie, Dziurić wyrzucony z Kosowa, cały czas jakieś przepychanki, Srpska lista opuściła parlament. Tego tekstu by się nie dało, gdyby chcieli być aktualny, tego tekstu by się nie dało skończyć. To jest ta ontologia, o której pisze Todorowa, ciągłej przemiany. Myślę, że to nie jest teraz, myślę, że to dzieje cały czas po prostu. Ja tylko dodam, że po napisaniu mojego tekstu o Tiranie poddano go taki pączkujący protest w sprawie obrony teatru w Tiranie wybuchł do takich rozmiarów, że tam jest planowana w tym momencie nawet okupacja tego teatru, to znaczy tam non stop ktoś jest, to jest trochę tak jak u nas przy okazji, to nie wiem, protestu, czarnego protestu. To znaczy to przybrało taką formę, jakiej chyba nie przybrało w historii tej nowej Albanii, no to można to tylko porównać z protestem przeciwko importowi broni, odpadów chemicznych do Albanii. To wtedy rzeczywiście w 2013 był taki wielki zryw ludzi i nagle ja po prostu, no to też była moja zła cecha, bo ja trochę ten protest zignorowałam, byłam pewna, że będzie tak jak zwykle, a nagle to zaczęło po prostu się powiększać, tak jak w Rumunii niemalże, kiedy te protesty Szyja Montana tak były w takim inkubatorze przez kilka miesięcy, a nagle po prostu ludzie ruszyli i uwierzyli w tę sprawę. To coś takiego się teraz dzieje w Tiranie i jest to jakby protest intelektualistów przeciwko polityce Ediego Ramy. Tak samo zaraz po tym, jak Ziemowit Szczerek oddał swój tekst o Sandżaku i Nowym Pazarze, do Nowego Pazaru przyjechał Erdogan i otrzymał honorowe obywatelstwo tego miasta i był witany niemal jak król. Także rzeczywiście nad tym numerem pracowaliśmy bardzo długo, ale chyba optymalnie byłoby, gdybyśmy pracowali nad nim jeszcze dłużej, nieustannie go tak trzeba pracować po prostu. Tak. Także wtedy ten numer 30 prawdopodobnie nigdy by się nie ukazał. Ale słuchajcie, skoro w takim razie, ja też mam takie wrażenie, że Bałkany troszkę obserwują, w którą stronę pójdzie ten projekt europejski. Co się stanie po Brexicie, czy to będzie twardy Brexit, czy to będzie miękki Brexit. Dzisiaj też była informacja na temat tego, że Macedonia będzie zaproszona do rozmów na temat wstąpienia do NATO, także są pierwsze efekty działań rządu nowego, socjaldemokratycznego. Ale czy rzeczywiście jest tak, że tak mocno się patrzy na Unię, czy też może wręcz przeciwnie, niepowodzenie projektu integracji europejskiej, który symbolizowany może być przez Brexit, sprawia, że wzrastają nastroje nostalgiczne za Jugosławią? Czy to nie jest aż tak bardzo widoczne? Za Jugosławią nie, myślę, że nie. Myślę, że niepowodzenie tych projektów raczej wspiera nastroje nacjonalistyczne i ksenofobiczne niż tęsknota za Jugosławią. Tęsknota za Jugosławią jest moim zdaniem zepchnięta do sfery prywatnej. Ona istnieje, ale istnieje w takich anegdotkach rodzinnych, w tym, że kiedyś to się jeździło nad morze i miało weekendice, kiedyś było inaczej. To widać na przykład w stosunku do Polaków. Jakby trudno jest, spotykałam na przykład, jeździłam swego czasu sporo na stopa i często spotykałam ludzi, którzy jeździli ciężarówkami i oni mi opowiadali, że w ogóle z taką goryczą w głosie, że jak to jest, że wy teraz, to był okres, kiedy w Chorwacji na przykład Polska funkcjonowała jako zielona wyspa ekonomicznie. Kiedyś przecież u was była taka bieda, przyjeżdżaliście do nas i te kobiety po prostu oczy im się tak świeciły, jak widziały jedwabne pończopy, a teraz to nagle my jesteśmy gorsi, więc ta nostalgia jest taka często na poziomie ekonomicznym, że kiedyś to nam się lepiej żyło, kiedyś to Jugosławia była też taka duma, kiedyś Jugosławia była siłą jakąś tam liczącą się, ktoś się liczył z tym Titą, natomiast ona nie funkcjonuje, wydaje mi się, w takim, oczywiście upraszczam, ale w takim obiegu politycznym i ten rozpad tej idei, to znaczy rozczarowanie na przykład Unią Europejską moim zdaniem zupełnie nie wzmaga sentymentu za Jugosławią. No, Donald Tusk ostatnio powiedział, że dla Bałkanów nie ma innego, nie ma planu B niż Unia Europejska, że Unia Europejska jest jedynym rozwiązaniem i myślę, że on blefował, bo on doskonale zdaje sobie sprawę, jak Turcja umacnia swoje wpływy na Bałkanach. Ja widziałam takie zdjęcie, jak w gronie różnych polityków Erdogan siedział obok Ediego Ramy i trzymał rękę na jego kolanie i to było zdjęcie, które obiegło media i które było takim no, dosyć wymownym komentarzem do pewnych takich aluzji, które Edi Rama regularnie adresuje i jakby kieruje i pod adresem Donalda, byłego już ambasadora Stanów Zjednoczonych, i pod adresem Angeli Merkel, że okej, my zrobimy różne rzeczy, ale jeżeli wy ciągle będziecie nam mówić stop, to zawsze jest Turcja blisko. I myślę, że Unia Europejska doskonale sobie zdaje z tego sprawę, stąd to jakby to wzmożenie w ogóle Unii Europejskiej na Bałkanach w ciągu ostatniego roku. To znaczy oni sobie doskonale zdają sprawę, że im słabsza jest Unia Europejska, tym łatwiej i Turcji, i Rosji, i Chinom się tam zamocowywać, ale zamocowują się już w zupełnie inny sposób niż Unia Europejska. I oczywiście, no, i tutaj są różnego rodzaju interesy, bo inaczej mówi w sprawie Bałkanów Francja, inaczej mówią Niemcy, także dlatego, że Niemcy, że ta cała emigracja bałkańska idzie głównie do Niemiec, przynajmniej z Kosowa i z Albanii. Więc w interesie Angeli Merkel jest wzmocnienie ekonomiczne Albanii, Bałkanów, stabilizacja, żeby choć trochę zatrzymać tę emigrację do Niemiec. No ale to jest jakby, to wszystko się dzieje za późno. To znaczy ten taki zwrot Unii Europejskiej w stronę Bałkanów wydarzy się za późno, już po Brexicie i po tym, w jaki sposób Niemcy potraktowały Grecję. To jest coś, co w ogóle się szerokim echem odbiło w Albanii. To, że Grecja jest postrzegana przez Albańczyków jako wasal ekonomiczny Niemiec. I to też pokazuje politykę Unii Europejskiej wobec tych mniejszych graczy. Więc po prostu ten mit, przynajmniej z perspektywy, nawet oczywiście ciągle są intelektualiści, którzy marzą o zjednoczonych Bałkanach pod flagą Unii Europejskiej. Ale to się zaczyna robić coraz bardziej projekt taki idealistyczno-utopijny. Choćby dlatego, że jak już rozmawiano o konkretach, o datach, o liczbach, no to może 2025, ale tylko dla Serbii, tak? Czy Czarnogóry. A z Albanią znowu jakby nawet mimo że była rekomendacja Komisji Europejskiej na temat otwarcia negocjacji, to znowu to przełożono o rok. I w ciągu tego roku też w Albanii wiele może się zdarzyć. Właśnie nawet pytanie jakby, rozmawiam głównie z lewicowymi intelektualistami, oni mówią otwarcie, jesteśmy półkolonią. Jesteśmy półkolonią i jakby wszystkie, nawet z tych najbardziej wydawałoby się skrajnych, skrajnie lewicowych intelektualistów, te projekty, wszyscy oni mówią, to jest utopia, tego się nie da zrobić, nie da się nas zjednoczyć, istnieje zupełny brak wiary w jakąkolwiek alternatywę. Być może on wynika też z faktów, oczywiście wynika z faktów, w jaki sposób rozpadła się Jugosławia, ale co ciekawe, jest ciekawą dzisiaj koncepcję, czytałam o tym, że jest ciekawa koncepcja, dlaczego Jugosławia się rozpadła. Oczywiście poza wszystkimi znanymi nam czynnikami politycznymi, ekonomicznymi. Autor z Uniwersytetu Amerykańskiego, którego to oczywiście nazwiska w tej chwili sobie nie przypomnę, twierdzi, że kluczowe było zarzucenie projektu stworzenia wspólnej tożsamości, wspólnej kultury jugosłowiańskiej. Że po 1963 roku poddano się, uznano, że należy, jakby każdy kraj idzie w swoją stronę, rozwija swoją kulturę, ma do tego pełne prawo, że ten brak w momencie kryzysu lat 80. to ten brak okazał się kluczowy dlatego, że cała ta historia tak się skończyła. Ten projekt jak był jugosłowiański, czasem się o nim mówi, że on był sztuczny, że był w samym swoim założeniu już utopijny, wypełniony wielowiekową nienawiścią. Tymczasem dość przekonujące argumenty autor ostatnio, ja sprawdzę jak on się nazywa, myślę, że warto, na temat tego, że tak naprawdę gdyby inne decyzje zostały podjęte, to nie musiało się tak skończyć. Gdyby inaczej prowadzono, właśnie mówię o literaturze i kulturze, co wydawałoby się w dzisiejszym świecie jest dość anachroniczne, że to ona miała moc stworzenia tożsamości, gdyby ta tożsamość została stworzona, ten projekt, gdyby nie został porzucony projekt tworzenia właśnie, tak naprawdę Jugosławia nigdy nie było. Być może gdyby udało się stworzyć, to ten projekt nie rozpadłby się przynajmniej w taki sposób. Cieszę się, że wspomniałaś o kulturze i literaturze, bo o tym też chciałem porozmawiać, jakby nie tylko w kontekście tekstu Iwana Colowicza w Herito. Nie wiem, czy miałyście okazję już go przeczytać, Krzysztof, wiem, że nie. O bałkanizacji, zresztą Colowicz jest autorem bardzo ważnej niższej książki, czyli Terror kultury, bardzo dobitnie rozwijającej ten wątek, o którym Ty mówisz, czyli o tym, jak tak naprawdę też pragnienie własnej kultury, własnej niezależności kulturalnie doprowadziło do rozpadu Bałkanów. Jest to też o tyle ważne u Cielewicza, że bardzo dużo miejsca poświęca muzyce etno, jakby przez jej pryzmat analizuje Bałkany. Natomiast chciałbym Was zapytać o coś innego, bo Dubrawka Ugresić w swoim świetnym zbiorze esejów, o którym mailowaliśmy, czyli Kultura kłamstwa, napisała, że wszystko zaczyna się na słowach i wszystko zaczyna się od słów i wszystko się kończy na słowach. Zastanawiam się, jak bardzo mocno, po pierwsze, nasze postrzeganie Bałkanów i jak nasze patrzenie zostało wypaczone przez literaturę i przez na przykład chociażby literaturę faktu. I tutaj jestem też ciekawy, co Ty, Krzysztof, powiesz jako tłumacz i West, jako też człowiek, który dosyć dobrze zna, zwłaszcza anglosaską literaturę faktu, która przez lata doprowadziła do tego, że w Bałkanach myślało się, że tam właśnie mieszkają ludzie, którzy mają ogony, prawda? Albo kobiety, które mają piersi tak długie, że mogą je zarzucić na plecy, bo w ten sposób przedstawiano przez lata Bałkany. Myślisz, że rola literatury faktu była rzeczywiście tak bardzo istotna? Myślę, że na pewno była orientalizująca, tak? Nie jestem specjalistą od literatury faktu o Bałkanach, więc nie będę się jakoś bardzo... Nie mogę się w to zagłębić, bo nie mam tej wiedzy. Natomiast to, co tłumaczyłem, to, co czytałem na przykład Kaplana czy Todorową, pokazuje wyraźnie, że co najmniej od połowy XIX wieku do przynajmniej II wojny światowej Bałkany były takim jakby enfant terrible Europy i to w różnych sensach, tak? W tym sensie punktu zapalnego oczywiście, w sensie miejsca, w którym rodzi się zło, bo na przykład terroryzm miał bardzo swoje korzenie w Macedonii w końcu XIX wieku. Jeśli czytamy tę Rebekę West dzisiaj, to zdecydowanie odnosi się wrażenie kogoś, kto patrzy jednak z góry. Tłumaczyło się ją świetnie, w tym sensie, że stawia, to są te przyjemniejsze momenty w tym zawodzie, że tekst stawia jednak wyzwanie, a nie tłumaczy się sam. Więc, ale zdecydowanie widać tam w jej rozmowach, ona rozmawia z szoferem, rozmawia, który ich wozi, rozmawia z jakimiś wieśniakami, wszędzie tam widać jednak tą kulturową wyższość i z drugiej strony też czy to, co to znaczy, tak? To znaczy, że no, oczywiście powiedzmy, że po Edwardzie Saidzie musimy to czytać inaczej, ale musimy to w ogóle czytać. Dzisiaj się tego nie da czytać tak do końca na poważnie, ale nadal można stamtąd wyciągać wiele bardzo, bardzo ciekawych rzeczy i obyczajowo, i kulturowo, więc gdybyśmy spytali, czy warto ją przekładać w całości, odpowiedziałbym, że na pewno tak, bo to jest świetne pisanie jednak i wydaje mi się to na tyle monumentalnym, ważnym dziełem, że powinno się kiedyś ukazać. Natomiast wiem, że to jest projekt równie utopijny, co ten, o którym była mowa wcześniej, bo ten reportaż ma 1200 stron, chyba jak to sobie wrzuciłem w Worda, to wyszło mi 1600 stron maszynopisu, więc oczywiście nikt nie podjąłby się pewnie wydania tego. Ona była, no to też jest właśnie druga rzecz, która jest chyba ważna w tym wypadku, że Rebecca West była na Bałkanach niewiele dłużej niż ja byłem w Skopie. O Skopie jestem w stanie powiedzieć około 20 zdań, które nie będą bardzo banalne. Natomiast Rebecca West zrobiła z tego 1600 stron i czy można tak zrobić? Okazuje się, że przynajmniej jak się było brytyjską reporterką w międzywojniu, to można, no, na ile to jest wnikliwe. No to jest też bardzo anegdotyczna książka, tak? To jest książka utkana trochę z historii, trochę z jej innych przeżyć, trochę z jakichś historii, które ona wyczytała gdzieś. Tam jest też dużo bardzo zabawnych z perspektywy czasu rozmów z mężem Rebeki West i generalnie czyta się to na pewno z uśmiechem na twarzy. ale no, potrzebujemy dużej dozy dystansu, prawda? Tak, żeby to czytać na serio. Zdecydowanie nie można tego brać za dobrą monetę. Cieszę się, że wspomniałeś o pewnej utopijności tej literatury, dlatego że Olo, ty się zajmujesz literaturą chorwacką i to, na co zwracasz uwagę, to, że współczesna literatura chorwacka jest bardzo dystopijna. Twoim zdaniem to jest też jakaś odpowiedź na potrzebę, która jest w tak zwanym narodzie? Z moim zwyczajem, przepraszam, bo te dystopie w Chorwacji to jest, ja tak rozszerzam, jakby to faktycznie był główny, ponieważ to jest faktycznie ciekawe zjawisko, dlatego że jeśli się mówi o literaturze chorwackiej, bardzo ważny jest pewien moment, w którym ona zmieniła swój model bardzo gwałtownie, stało się to oczywiście w 1991 roku, czyli w latach 80. ta literatura mocno naśladowała różne trendy obecne w literaturze światowej, czyli mieliśmy postmodernistów, była literatura kobieca, były różne popularne gatunki w ciekawy sposób brane pod uwagę. Natomiast w roku 1991 nastąpił w związku z wybuchem wojny zupełna zmiana modelu, to znaczy ta literatura nagle stała się neomimetyczna, neorealistyczna, zaczęła naśladować jak najwierniej, chciała pokazać rzeczywistość. Mówi się wówczas tak zwana jaka zbilia, czyli silna rzeczywistość była silniejsza niż mogły być jakiekolwiek fantasmagorie literackie. Dlatego starano się na początku, wręcz to była literatura świadectwa, w której nieważna była jakość aż tak bardzo, a ważne było to, żeby oddać to, co się dzieje, żeby o tym zaświadczyć. Natomiast i do dzisiaj ta literatura chorwacka w dużej mierze jest, oczywiście dzisiaj to pole literackie jest dużo bardziej, dużo szersze i dużo bardziej różnorodne, ale faktycznie ten model, tak oni nazywają to krytycznym mimetyzmem, ponieważ z jednej strony krytykuje się różne tendencje widoczne w tej posttranzycyjnej, posttransformacyjnej rzeczywistości chorwackiej. I dlatego dla mnie ciekawe, ja często opowiadam o tych dystopiach, ponieważ dla mnie to był ciekawy krok właśnie w stronę próby konceptualizacji systemowej pewnych problemów, zamiast opisywania poszczególnych fenomenów. Ale tu muszę opowiedzieć o swoim ostatnim znalezisku, bo czasem okazuje się, że podskórnie gdzieś w tych takich mało znanych i mniej śledzonych mantrach kultury znajduje się coś, co jest bardziej subwersywne niż to, co dzieje się w kulturze mainstreamowej. Mianowicie parę dni temu znalazłam opowiadanie science fiction, takie klasyczne opowiadanie science fiction. Mamy kosmitów, mamy panią detektyw, kryminał, Zagrzeb, szukamy trupy, nagle okazuje się, że to kosmici próbują zasiedlić planetę, ale to jest rok 94, a tam pojawia się dobry Serb i źli Chorwaci. To jest akcja, dzieje się w Zagrzebiu, nasza pani, chorwacka pani policjant idzie do łóżka z Serba, który okazuje się dobry, Chorwaci okazują się źli, a ostatecznie dobrze okazują się też kosmici, chociaż tam parę ciał, ale wiadomo, tam postęp. Także czasem, jestem zdziwiona, to jest rok 94, to jest dość, więc czasem w tych takich, tak, więc myślę, że czasem trzeba szukać gdzieś podskórnie. Natomiast tak, literatura jest bardzo chorwacka, zwłaszcza jest bardzo mocno skupiona na tej rzeczywistości, którą cały czas próbuje przetrawić, czy to robiąc to mimetycznie, czy robiąc to w dystopiach. Cały czas mamy ten klucz, problemy, konkretne problemy, z którymi nie możemy się uporać. Mamy bardzo ciekawy, myślę, tekst o literaturze albańskiej, ale on nie jest tekstem o literaturze albańskiej, ale jest tekstem o literaturze małych języków tak zwanych. I pozwolę sobie zacytować i od razu to też zwracając się do Ciebie, Gosiu. Tradycyjna literatura albańska, mimo niezwykle bogatego folkloru, wolała patrzeć na rzeczywistość. Ta predylekcja trwa nadal, pozostawiając niewiele miejsca dla gatunków żywionych fantazją, rzeczywistością monumentalną, a nie rzeczywistością zjawiska. Czyli jakby jest to, można powiedzieć, tendencja troszkę odwrotna niż w tym, co Ola dostrzega w literaturze chorwackiej. Chociaż nie wiem, czy Ty przez ten okres swojego pobytu miałaś w ogóle jakąś możliwość, żeby zaobserwować, co się tak naprawdę dzieje w literaturze albańskiej. Czy są w ogóle wystawiane jakiekolwiek żądania, tak jak u nas bardzo często oczekuje się od literatury, że będzie bardziej zaangażowana społecznie, politycznie, że będzie bardziej reagowała na to, co się dzieje, a nie będzie się od rzeczywistości odcinała. Jeszcze chciałam jedną rzecz dorzucić, która mi przyszła do głowy, że tę literaturę podróżniczą XIX wieku też trzeba chyba czytać o Balkanach, trzeba czytać jako sumę pewnych ograniczeń poznawczych, to znaczy tam różnego rodzaju uprzedzenia, uproszczenia. Z jednej strony no, oczywiście bardzo dużo odejmują, ale też pokazują świetnie zachodni punkt widzenia i to też jest bardzo ciekawa jakby lekcja ona. Musimy to czytać z pokorą. Chociaż z drugiej strony też te książki mimo wszystko mają pewną wartość antropologiczną, jak się czyta tych podróżników, nie wiem, niemieckich, którzy w XIX wieku przyjeżdżali do Albanii, czy Edith Durham już na początku XX wieku. To też są rzeczy ciekawe. Natomiast tutaj ja się trochę zastanawiam nad tym zdaniem, bo nie do końca się z nim zgadzam. To znaczy wyobrażam sobie, że tutaj autor tekstu mówi o tej tradycji midżiańskiej, czyli tego poety albańskiego słynnego, który właśnie opisywał rzeczywistość Albanii lat 20., 30. z całą nędzą, właśnie opresją, z upokorzeniami ludzi biednych, którzy często nie mieli mydła, butów, którzy szli z gór wiele kilometrów, żeby zdobyć worek kukurydzy. I to są piękne obrazy przejmujące, które częstokroć no, można by było nawet czytać współcześnie, to znaczy ten opis ludzi na wsi właśnie odizolowanych, to nadal jakby są takie zakątki pod Tiraną, gdzie można by było tego midżiniego czytać i on byłby bardzo aktualny. Właśnie dlatego, że ten problem Albanii i problem, myślę, w ogóle Bałkanów, to jest problem tego rozwoju wyspowego, że duże miasta zapominają o wsiach, że ten duży kapitał, duże interesy, duże inwestycje odmieniają jakąś małą przestrzeń, ale dookoła pozostaje właśnie to stare wyniszczone, a nawet to nowe też niszczenie, bo na przykład nie ma odpowiednich ludzi, którzy mogliby to konserwować. Więc jeśli chodzi, już wracając do pytania o literaturę, to wydaje mi się, że przede wszystkim musimy chyba powiedzieć o tym, że jest pewien kryzys w literaturze albańskiej po 2000 roku. To znaczy, tak jak w latach 90. pojawiło się wielu autorów, którzy po prostu nie mogli tworzyć, bo z powodu właśnie represji reżimu nie mogli jakby ujawnić swojego talentu. Oni zadebiutowali w latach 90. Powstały wtedy różne takie powieści, no, nawet pokoleniowe, przegrany Fatosa Kongoliego, niestety nie przetłumaczony na polski jeszcze, ale może kiedyś się uda. Czy książki nawet Baszkima Szechu, czyli syna Mehmeda Szechu właśnie, jesień niepokoju i tak dalej. Czyli w tej pierwszej fali tej potrzeby jakby wyrażania siebie było bardzo dużo, powstało bardzo dużo ciekawych książek, które próbowały opisać doświadczenie komunizmu i to zderzenie właśnie z nowymi zasadami kapitalistycznej rzeczywistości, z tym neoliberalnym chaosem. A potem okazało się, jakoś rynek w taki bardzo gorzki sposób zweryfikował te potrzeby, te aspiracje, te refleksje, bo okazało się, że książki się nie sprzedają, że pisarze myślą przede wszystkim o tym, żeby zaistnieć na rynku zagranicznym, że ten rynek albański złożony z po prostu 1,5 miliona mieszkańców, a intelektualistów to bardzo ograniczona liczba, czy jakby środowisko uniwersyteckie nie tak żywe, jakby się chciało. I okazało się, że po prostu pisarz to jest rodzaj hobby. To tak naprawdę tylko Ismail Kadare może sobie pozwolić na luksus regularnego pisania, bo żyje właśnie też z tłumaczeń. I mam wrażenie, że ten mit Ismaila Kadare potwornie jakby kładzie się cieniem na tych pisarzach. To znaczy wszyscy, z którymi ja się spotkałam, jakoś mniej lub bardziej świadomie liczą na to, że tak naprawdę dopiero tłumaczenie zagraniczne otworzy im drzwi do prawdziwej kariery, że to, co w Albanii, to się tak naprawdę nie liczy. I na przykład Ornella Worbsi, której 2 książki wydało wydawnictwo Czarna, ona jeszcze nie została przetłumaczona na albański. Edi Rama obiecał w zeszłym roku, że ją przetłumaczy na albański, jeszcze żadna z jej książek nie była wydana. Ona debiutowała po włosku, potem mieszkała we Francji i w ogóle nawet nie poczyniła starań, żeby jej książki ukazały się w Albanii, a jak ja pytałam profesorów na temat Worbsi, to oni mówili, że to jest w ogóle zjawisko marginalne, że ona nawet nie jest pisarką. Czyli mimo, że to jest tak naprawdę chyba najdonośniejszy głos feministyczny w albańskiej prozie, kobiecy w ogóle, to ona przez albańskich intelektualistów została zignorowana, a teraz w ogóle przyjechała do Albanii i nie znając dobrze kontekstu politycznego, w dosyć takim, no, w taki ryzykowny sposób wychwalała Ediego Ramę jakby do ludzi, którzy wcale nie chcieli tego słuchać. To znaczy przyznała, że nie śledzi sytuacji politycznej Albanii i trochę przestrzeliła. To znaczy uznano ją po prostu za taką właśnie trochę głupią gąskę, która wyjechała za granicę i już kompletnie nie wie, co się dzieje, która kompletnie nie wyczuwa nastrojów politycznych i społecznych, że to naprawdę nie jest dobry moment, żeby chwalić Ediego Ramy i mówić, że cały Paryż się w nim kochał. Na szczęście ty wyczułaś dobrze nastroje. Bardzo dużo mówimy o tym numerze i mówimy o konkretnych tekstach, także ja zachęcam też Państwa do kupowania numeru, bo można przy wyjściu kupić taniej niż kiedy indziej i bynajmniej nie jest to pierwszy numer Herito, w którym naszą soczewkę zwracamy w stronę Półwyspu Bałkańskiego, bo 11 numer poświęciliśmy Chorwacji. Mamy jeszcze chwilę czasu, mamy 10 minut, bo nasi goście muszą wracać do Warszawy, więc myślę, że możemy przeznaczyć ten czas na jakieś zapytania ze strony publiczności, jeśli takie są. Bardzo proszę, Pan był pierwszy. Ja bym chciał tylko zapytać, jakie to jest miasto na trasę tutaj? Co jest na okolicy? Jakie miasto? Skopje. Proszę. Chciałem zapytać o Czarnogórę. Jaka jest sytuacja z Czarnogórą, bo przyznałem, że 2025 jak Serbia, ale właśnie zastanawiam się, jak Czarnogórcy podchodzą do Unii Europejskiej, jak to się różni na tle właśnie Serbów i właśnie jak się ma ta ich wzajemna relacja do wejścia do Unii, czy to nie przeszkadza Unii, że no, tam był takie rozłączenie? Ja mogę próbować na to odpowiedzieć, chociaż się nigdy nie zajmowałam Czarnogórą, ale przede wszystkim Czarnogóra nie ma problemu Kosowa i jest w tym momencie w sytuacji ekonomicznej dużo lepsza niż Serbia. To znaczy, jak tak się porównuje statystyki tych krajów, to Czarnogóra radzi sobie lepiej i o ile mi wiadomo, to chyba tych rozdziałów negocjacyjnych ma otwartych więcej w tym momencie. Tak, Czarnogóra jest 600-tysięcznym krajem i problem z Kosowem wyglądał tak, że granica była ratyfikowana jakby z jednej strony, to znaczy Czarnogórcy wyznaczyli sobie granicę z Kosowem i jakby to, co Kosowarzy na ten temat myślą, mało ich interesowało. W Czarnogórze jest oczywiście problem taki jak wszędzie, czyli jest problem korupcji, jest problem powiązań pewnych niejasnych, mafijnych, ale faktycznie, ponieważ nie ma problemów w zasadzie granicznych, ponieważ rozstanie z Serbią przebiegło jak przebiegło, wiadomo. I to tak, w Czarnogórze myślę, że nie wiem dokładnie, jakie są dane, nie wiem dokładnie, jakie są daty, kiedy Czarnogóra mogłaby wejść do Unii, ale myślę, że tu może być paradoksalnie mniej problemów. Tak. I oni chcą i... Mogę powiedzieć, że to Czarnogórze? Że kiedyś pisałam tekst, w którym nie udało mi się to powiedzieć, a dużo się zajmowałam stereotypami, jakie mają, ale już wewnątrz, na przykład w Jugosławii, jedni od drugich. Jakby jest bardzo dużo takich wewnętrznych stereotypów też w poszczególnych regionach, ale Czarnogóra ma jeden z najwyraźniejszych stereotypów. Mianowicie mieszkańcy prawie całej Jugosławii uważają, że Czarnogórcy są nieprawdopodobnie wręcz leniwi. Pan mnie zapytał, co Czarnogórcy, jakie mają, co oni myślą, to chciałam powiedzieć, że nic, bo w zasadzie się tym nie zajmują. Nasz żart jest taki, że nie wiem, czy Państwo wiedzą, jakie jest tak na zakończenie rozluźnienie rekord Czarnogóry na 100 metrów. 50 metrów? 67 metrów. Dlatego o Czarnogórze nie piszemy, bo żaden autor nie zdążył napisać tekstu. Prosiliśmy go kolejnić, ale faktycznie no, tak długo trwały rozmowy. Czekaliśmy. Kolejne kraje powstawały i upadały, a ciągle nie było tekstu o Czarnogórze. Ostatnie pytanie, jeśli ktoś ma, to bardzo zachęcam. Jest z tyłu sali, bardzo proszę, oddaję Panu głos. Dwa ze sobą powiązane pytania dotyczące przyszłości politycznej tego regionu. Chciałbym usłyszeć coś na temat projektu Wielkiej Albanii, bo jak wiemy, większość Albańczyków mieszka poza Albanią, prawda, i ta mniejszość macedońska w Macedonii to jest wyraźny taki faktor destabilizujący, podobnie jak i Kosowo, to jest faktor destabilizujący Bałkany, i dwa, o przyszłość Bośni i Hercegowiny, która się wydaje tak sztucznym tworem, że w zasadzie gdyby nie nadzór międzynarodowy, to prawdopodobnie już by to państwo nie istniało. może ja tylko krótko o Wielkiej Albanii, a właśnie o tym mówię. Właśnie, Wielka Albania to jest też jeden z powodów, dlaczego ta Albania jest tak ważna. I dlaczego dyplomaci, zwłaszcza Niemiec i Stanów Zjednoczonych w Albanii są tak dobrze poinformowani. Wydaje mi się, że z tego przynajmniej, co ja staram się jakoś to wszystko monitorować, kompletnie inny jest klimat w Kosowie, w zachodniej Macedonii, a w samej Albanii. To znaczy Albańczycy cały czas powtarzają, my mamy tyle problemów na swoim poletku, że kwestia w ogóle integracji z Kosowem, coś co na jakimś poziomie może się nawet wydawać naturalne, biorąc pod uwagę, że to są jednak kraje albańskojęzyczne, to jest coś zupełnie nierealnego, nieracjonalnego. Choćby dlatego, że są dwa obozy polityczne, że są politycy kosowscy, politycy albańscy. Teraz na jakiś czas poprzedni prezydent Berisha właśnie mówił o tym, że Kosowo jest albańskie. Edi Rama też parę razy zmroził społeczność międzynarodową, mówiąc o tym, że Albania i Kosowo powinna mieć wspólnego prezydenta, w domyśle nie. Ale to jest niemożliwe, ponieważ te kraje są i za słabe, nie mają armii, znaczy mają armię natowską. To są kraje, które w jakiś sposób na tym etapie nie mogą jakby decydować o tym, co o sobie. Natomiast jakby mam wrażenie, że ta tendencja właśnie, że to połączenie z macierzą to jest dużo mocniejsze ze strony Kosowa niż z Albanii. Że to Kosowo ma ten mit właśnie matki Albanii i myśli o tym, ale z drugiej strony Albańczycy często mówią, czy my chcemy, żeby u nas było tak jak w Kosowie. I też dlatego właśnie tak te nastroje, jakby ten stosunek do Unii Europejskiej się pogarsza. Właśnie dlatego, że Kosowo było trochę takim poletkiem amerykańsko-unio europejskim i tam wiele rzeczy się nie udało, na przykład reforma wymiaru sprawiedliwości. Także w tym momencie Wielka Albania jest po prostu takim jeniem, który no nie wyobrażam sobie, żeby to musiałby jakiś kolejny gracz wkroczyć i zacząć rozkładać karty, ale to musiałaby być Turcja tylko. Ale jest to w tym momencie absolutnie niemożliwe. Nie jest to ani w interesie Stanów Zjednoczonych, ani w interesie Unii Europejskiej. W interesie Unii Europejskiej jest trzymać sytuację w Albanii jak najbardziej stabilną. To znaczy, jakby stabilizować sytuację w Albanii, nawet kosztem przymykania oka na różne problemy elit politycznych powiązanych korupcyjnie z zorganizowaną przestępczością. Bardzo krótko, dobrze. Jeśli chodzi o Kosowo, to też Kosowo lubi albańskie symbole, ale też potrafi odburknąć, bo w zimie tego roku odburknęło na albańskie tam deklaracje o wspólnych, więc to też nie jest. Jeśli chodzi o Bośnię, ja oczywiście też nie chcę pretendować do miana jakichś ostatecznych rozwiązań, powiem więc bardzo krótko. Pytałam niedawno Milenka Jakowicza o to, co myśli o przyszłości Bośni. On powiedział, że uważa, że Bośnia będzie tak trwać i tak będzie jakby w tym swoim podejtońskim byciu, nie życiu. Oni nazywają żywotarem, takie życie, trwanie. Ale coraz mniej ludzi dzieli jego, intelektualiści tak, być może dzielą ten pogląd, ale coraz częściej słyszy się o tym, że Bośnia w wyniku chociażby działań Milorada Dodika może się rozpaść, a co się stanie, jeśli Bośnia się rozpadnie? Wtedy zrobimy następny numer. Bardzo dziękuję Wam za przyjęcie naszego zaproszenia, dziękuję Wam za rozmowę, dziękuję też Wam za Wasz udział w tworzeniu tego Herito, bo bez Was byłoby zupełnie inne. Bardzo dziękuję Państwu za przyjście. Jeszcze raz przypominam, że przy wyjściu można taniej kupić Herito i życzę miłego wieczoru. Dziękuję bardzo.